Zgaszone światło. Wspominając Agnieszkę Gus. Agnieszka Gus. Imię, które stało się synonimem elegancji, stylu i klasy. Kobieta, która malowała świat polskiej mody żywymi barwami kreatywności i pasji. Matka, żona, przyjaciółka. Dziś wspominamy ją nie tylko za ubrania, które projektowała, ale za piękną duszę, która dotknęła tak wielu serc. Podróż Agnieszki rozpoczęła się od igły i nitki, od gobelinu marzeń utkanego w każdym ściegu. Jej talent rozkwitał, przyciągając uwagę polskiej elity. Gwiazdy i osoby ze świata kultury gromadziły się w jej atelier, przyciągane jej unikalną wizją i nienagannym kunsztem. Ubierała gwiazdy, ale pozostała skromna, a jej pokora była tak samo charakterystyczna jak jej projekty. Lecz los, jak się wydaje, miał inne plany. Okrutny zwrot akcji, tragiczny wypadek i tak po prostu światło, które świeciło tak jasno, zgasło, pozostawiając po sobie pustkę, której nigdy nie da się wypełnić. Świat mody w żałobie. Wpływ Gus na polską modę. Agnieszka Gus nie była tylko projektantką mody. Była artystką, która używała tkaniny jako płótna. Jej kreacje nie były tylko ubraniami. Były wyrazem elegancji, pewności siebie i ponadczasowego piękna. Rozumiała siłę doskonale skrojonej sylwetki, urok dobrze dobranego zdobienia. Jej wpływ na polską modę był niezaprzeczalny. Wniosła świeże spojrzenie, nowoczesną wrażliwość do klasycznych wzorów. Jej prace zdobiły okładki magazynów, czerwone dywany i garderoby wymagających kobiet w całym kraju. Była trendsetterką, innowatorką, prawdziwą ikoną stylu. Dziedzictwo Agnieszki wykracza poza wybieg. Była mentorką dla młodych projektantów, dzieląc się swoją wiedzą i pasją z następnym pokoleniem. Wierzyła w pielęgnowanie talentu, rozwijanie kreatywności, w to, by pozostawić świat piękniejszym, niż go zastała. Tragiczny dzień, wypadek, który wstrząsnął narodem. Wiadomość rozniosła się lotem błyskawicy, zbiorowe westchnienie niedowierzania, a potem fala głębokiego smutku. Wypadek samochodowy, pozornie zwyczajny dzień, który przerodził się w niewyobrażalny koszmar. Agnieszka Gus i jej ukochany syn, Tytus, odeszli. Szczegóły, choć rozdzierające serce, są prawie bez znaczenia w obliczu tak ogromnej straty. Zderzenie matka i syn zabrani zbyt wcześnie, pozostawiając po sobie zdruzgotaną rodzinę i naród w żałobie. To brutalne przypomnienie o kruchości życia, o tym, jak szybko nasz świat może się wywrócić do góry nogami. W obliczu takiej tragedii słowa wydają się nieadekwatne, puste. Jak wyrazić głębię smutku, przytłaczające poczucie straty? Być może cisza mówi sama za siebie, będąc świadectwem bólu, którego słowa nie potrafią wyrazić. Nie do wypełnienia pustka, strata Tytusa. Tytus, młody człowiek u progu dorosłości, jego życie pełne było obietnic i potencjału. Syn, brat, przyjaciel. Jego śmiech, uśmiech, radość życia, wszystko zgasło w jednej chwili. Ból po stracie dziecka jest niewyobrażalny. To rana, która może nigdy się nie zagoić. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie miał marzenia, jakie aspiracje w nim płonęły. Świat stał przed nim otworem, a on był gotów go ogarnąć z otwartymi ramionami. Lecz los, jak się wydaje, miał inne plany, pozbawiając go szansy na odcisnięcie swojego piętna na świecie. Strata dziecka to ból niepodobny do żadnego innego. Ciemność, która grozi pochłonięciem wszystkich, których dotyka. W obliczu tak głębokiego smutku możemy jedynie złożyć najgłębsze kondolencje, zapewnić o naszym niezachwianym wsparciu i modlić się o ukojenie bólu. Rodzina w rozpaczy. Czas po tragedii. Rodzina Guzów, niegdyś oaza miłości i śmiechu, teraz zmaga się z niewyobrażalnym. Mąż Agnieszki, Rafał, i ich córka, Róża, stają przed przytłaczającym zadaniem odnalezienia się w życiu bez ukochanej żony i matki. Ból jest namacalny, żal przytłaczający. Świat zdaje się przestać się kręcić, a jednak życie toczy się dalej, brutalnie przypominając o tym, co stracili. Cisza w ich domu jest ogłuszająca. Nieobecność Agnieszki i Tytusa to stały ból w ich sercach. Jednak przez mrok przebija się promień nadziei. Fala miłości i wsparcia od przyjaciół, rodziny, a nawet nieznajomych jest dla nich liną ratunkową, przypomnieniem, że nie są sami w swojej żałobie. Dziedzictwo gracji i piękna, pamiętając o dziełach Agnieszki.
W obliczu smutku ważne jest, aby pamiętać o świetle, które Agnieszka wniosła do świata. Jej projekty, nasycone jej unikalną wizją i artyzmem, będą inspirować i zachwycać przez wiele lat. Jej dziedzictwo będzie żyło, nie tylko w ubraniach, które stworzyła, ale w sercach tych, którzy ją znali i kochali. Jej dobroć, jej hojność, jej zaraźliwy śmiech – to są rzeczy, które będą pielęgnowane, wspomnienia, które przyniosą ukojenie w najciemniejszych chwilach. Agnieszka może odeszła, ale jej duch, jej kreatywność, jej pasja do życia będą nadal jasno płonąć w sercach wszystkich, którzy mieli szczęście ją poznać. Symfonia kondolencji. Świat w żałobie. Wiadomość o śmierci Agnieszki i Tytusa wstrząsnęła Polską i światem. Hołdy napłynęły od gwiazd, ikon mody i zwykłych ludzi, których życie zostało dotknięte jej pracą i duchem. Prawdziwa artystka, wizjonerka, piękna dusza, napisała jedna z redaktorów mody. Jej projekty to było coś więcej niż tylko ubrania, to były dzieła sztuki, wtórowała inna. Media społecznościowe zalała fala kondolencji, wspólnych wspomnień i wyrazów głębokiego smutku. Ta fala smutku jest dowodem na to, jak wielki wpływ na świat miała Agnieszka. Była kimś więcej niż tylko projektantką mody. Była ukochaną postacią, podziwianą za swój talent, grację i niezachwianą życzliwość. Gwiazda, która nadal świeci, trwały wpływ Agnieszki. Choć fizyczna obecność Agnieszki odeszła, jej gwiazda będzie nadal jasno świecić w konstelacji gigantów mody. Jej projekty będą cenione, jej dziedzictwo będzie celebrowane, a pamięć o niej będzie żywa dzięki historiom, które opowiadamy i miłości, którą się dzielimy. Jej wpływ na polską scenę mody jest niezaprzeczalny, a jej praca będzie inspirować przyszłych projektantów przez kolejne pokolenia. Pozostawiła po sobie niezatarty ślad na świecie, świadectwo siły kreatywności, pasji i życia przeżytego z celem. Agnieszka Gus może odeszła, ale jej duch, jej wizja, jej artyzm będą nadal oświetlać świat mody i nie tylko. Obietnica pamięci, zachowując ich pamięć. W obliczu tak wielkiej straty łatwo ulec rozpaczy. Musimy jednak pamiętać, że Agnieszka i Tytus chcieliby, abyśmy świętowali ich życie, a nie opłakiwali ich odejścia. Uczcijmy ich pamięć, podchodząc do życia z taką samą pasją i radością jak oni. Starajmy się, aby świat był piękniejszym, bardziej współczującym miejscem, tak jak oni to robili. Niech ich dziedzictwo będzie przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych czasach miłość, życzliwość i kreatywność mogą oświetlać nam drogę. Obiecujemy zachować ich pamięć, dzielić się ich historiami, celebrować ich życie i dbać o to, by ich światło nadal jasno świeciło w sercach wszystkich, którzy ich znali i kochali. Apel o siłę wsparcie dla rodziny Gus. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyśmy zjednoczyli się wokół rodziny Guzów, aby zaoferować im nasze niezachwiane wsparcie i miłość, gdy będą przechodzić przez tę niewyobrażalną tragedię. Otaczajmy ich ciepłem, współczuciem i zrozumieniem. Bądźmy dla nich ramieniem, na którym można się wypłakać, słuchającym uchem, pomocną dłonią. Bądźmy źródłem siły i otuchy, gdy rozpoczynają długą i żmudną drogę do uzdrowienia. Droga przed nimi będzie długa i trudna, ale razem możemy pomóc rodzinie Guzów odnaleźć się w ciemności i wyjść z niej silniejszym. Ostatnie pożegnanie. Pożegnanie nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza gdy żegnamy kogoś tak wyjątkowego jak Agnieszka i Tytus. Ale w gobelinie życia ich nici, choć przerwane, utkały żywy i niezapomniany wzór. Ich nieobecność pozostawia pustkę, której nigdy nie da się wypełnić, ale możemy znaleźć ukojenie we wspólnych wspomnieniach, śmiechu, z którego się cieszyliśmy i miłości, która nas łączyła. Spoczywajcie w pokoju, Agnieszko i Tytusie. Wasze światło może zgasło, ale wasza miłość, wasz śmiech i wasze dziedzictwo będą